tak, halo, powiedz tak, tutaj ziemniak, kolejny film ziemniaka i powiedz, i co tym razem? System minus 10, instalacja do najnowszego monitoru laptopa firmy Asus. To ile kosztuje? 20 tysięcy złotych. To ile mój komputer będzie kosztować tego? Więc tak, o tym będzie już odcinek oddzielny o twoim komputerze Inspirator. Jest tak, taki sam komputer ma powiedz Bill Gates w swoim domu. Tak? Dobra, przestań. Właśnie. Ale ja powiedz tak, póki co jest, powiedz ziemniak. Nie? Ja przerwy. Boot device priority i chodzisz tutaj. Remove device, klikasz sobie cyk. Nie tu. Remove device, cyk. Tu masz jeszcze hard drives. Hard disk drives i na pierwszym miejscu masz SanDisk, sobie już cyk, potem jeszcze exit, czekaj, exit, yes, ok. Co jest? Szymon 100 kropka. Prosimy poczekać. To jest to? Nie ma powiedz ziemniaka. To zrobimy, ale trudno. Jest tak, już mamy wszystko. Nie mam klucza. Tu sobie, którą byśmy wersję? Pro? Może być. Może być w sumie. To tak w sumie. Ci powiem, nic się zmieni, nie? W masce. Co to? No jazda, no co ma ci powiedzieć więcej, no. Prosektorium. Akceptuję. Lub... Ja bym to powiedział WinDSL, akceptuję! Yes! Dwa. Recovery robimy, czy jaką opcję? Recovery chyba, nie? System. Tak! Jest już WinDSL na prawie laptopa. I jedziemy. No to będziemy mieć jakieś inność, tak nie? I to już ma powiedz ziemniak. Instalację systemu Windows 10 na laptopie za 20 tysięcy złotych. To jest najnowszy komputer Asus HyperPad 8000. Bo tak, tylko tak istnieje, bo jest parę na całej ziemi. Nie? No właśnie. To jest jeszcze wersja Black Edition tego laptopa. Zobaczcie tylko, zobaczcie jak się ładnie prezentuje ten elegant pięty. Poziom maksymalny, nie? I teraz nie masz pod... Ziemia?